Szanowni Państwo, dobry wieczór. Zapraszam Państwa na spektakl Poczet Poetów Polskich. Z Wisławą Szymborską poznałyśmy się bardzo dawno, w latach 49-8 nawet chyba w Krakowie. Chcieliśmy z Jackiem Telusem, który jest autorem i reżyserem całego przedsięwzięcia Poczetu Poetów Polskich ze strony muzycznej i recytatorskiej, chcieliśmy uzyskać jej zgodę, bo to jest konieczne, nie można bez zgody autora. Napisałam do niej list, że jakie utwory chciałaby, żebyśmy przedstawili. Ona napisała śmieszny list w swoim stylu. Niech Jacek Telus wybierze z wierszy to, co mu leży. Zbigniew Herbert. Przyjaźniliśmy się z nim i jego żoną Katarzyną. Bywał u nas często na Iwickiej. No, lubił alkohol. I pamiętam zabawne zdarzenie, że wysączył cały gąsior nalewki z tarniny. No, ale przede wszystkim, co ważne, że był świetnym poetą. Niezłomnym. Znakomite wiersze. Władysław Broniewski, komunista od wczesnych lat, cudem ocalony w Rosji z pogromu jego towarzyszy Jasińskiego i Standego, rozstrzelanych przez Stalina, wyjechał do Palestyny, tam pisał wspaniałe dalsze swoje wiersze. W jednym z nich Trzecia bomba, Grób Katyński. Wrócił do Polski, trapiony nieszczęściami, stracił ukochaną córkę, która popełniła samobójstwo. Pisał o niej wiersze. Spotykałam go w Łodzi w latach 49, potem w Warszawie. Nieszczęśliwe małżeństwa. Zmarł na nowotwór gardła. Czesław Miłosz. Poznałam go w latach 49, chyba nie pamiętam, dokładnie w Warszawie, ale główne spotkanie w Paryżu w roku 56, gdzie umówił się z moim mężem i radził się, czy ma wracać do Polski, czy nie. No, mąż mu nie mógł odradzić ani tak, ani nie, wiadomo, to był PRL. On został na Zachodzie, mieszkał u Giedroycia w paryskiej kulturze. Potem usilnie pracował, niebywałe zdolności językowe, bo przekładał także fragmenty Biblii. Sam napisał bardzo dużo, no i wspaniałe wiersze. Tadeusz Nowak. Poznałam go w Krakowie, ale przedtem znałam go z listów, które pisywał do Mieczysława Jastruna. Poeta, który swoje doświadczenia pochodzenia wiejskiego wykorzystał we wspaniałych psalmach, poematach, prozie. Życzliwy, dobry. Pierwszy na Boże Narodzenie zawsze dzwonił z życzeniami, pamiętam. U niego w domku w Bolimowie narodził się właśnie Poczet Poetów Polskich, gdzie byliśmy tam z Jackiem Telusem, który skomponował melodii do jednego z jego psalmów. Konstanty Ildefons Gałczyński. Poznałam go w latach 48-9 rok. Przyjechałam do Krakowa, studiowałam wtedy polonistykę w Łodzi. Przyjechałam, aby go zaprosić na wieczór autorski do Łodzi. No, stawiał dość wygórowane warunki finansowe, no, ale w końcu uległ, przyjechał i wieczór się odbył. Mieczysław Jastrun, mój mąż, trudno mówić o najbliższych. Może powiem tylko, że spotkaliśmy się na jakimś takim wieczorku poezji w Łodzi we wczesnych latach. Napisał wiele zbiorków wierszy, wiele opracowań, książkę o Mickiewiczu. Poza tym ostatnie wiersze
Także jak pierwszy uważano go za symbolistę, ostatnie wiersze z takiego zbiorku Wyspa to są zupełnie nowoczesne, wspaniałe, filozoficzne wiersze bliskie poezji Ezry Pounda, świetnego poety. A teraz ja. No to nieładnie, ale nie ja zdecydowałam, to zadecydował Jacek Telus właściwie o kolejności tych płyt, które potem wyszły z recytacjami poezji, szczególnych poetów. Ja urodziłam się w Bielsku, mam 85 lat. Zaczęłam pisać wcześniej, jeszcze w gimnazjum, pamiętam jakiś taki almanach. Potem okupacja, w czasie okupacji też parę wierszy. No ale dopiero potem, właściwie w 1949 roku, pierwszy zbiorek wierszy, zaraz jaki to był tytuł? Rozstania. Dlaczego rozstania, nie wiem. Następny, zgodnie z moimi zainteresowaniami, wczoraj sprawą wszechświata, dwie przestrzenie, no i dalej, najwięcej wierszy z zakresu o miłości. Tych kilka takich zbiorków, aż po ostatnie. Ostatni zbiorek, który wydam niedługo, W czasie, po czasie, taki tytuł, no to będę wiersze z ostatniego czasu, z ostatniego okresu. Wszystko to mgnienie, przelot, jaskółki, motyle. Jak się otwiera grążel zamknięty na stawie. Wszystko to mgnienie, chwila. Kropli rosy, przelot komety, zachód słońca. Drgnienie wskazówki i serca, drgnienie twoje spojrzenie. Twój uśmiech zdjęty w błysku kamery mojej twarzy. I nasze listy, i sentymenty. Twój uśmiech zdjęty w błysku kamery mojej twarzy. I nasze listy, i sentymenty, chwila.